posłuchali Państwo piosenki z repertuaru Christina Aguilera, Candyman, utworu What's a Woman zespołu Vaya con Dios, a także utworu Hard Rock. A teraz przyszedł czas dla Państwa. Zapraszamy na scenę wszystkich tych Państwa, którzy by chcieli zabrać głos w tym momencie. Także zapraszam, bardzo serdecznie zapraszam. Ja będę oddawać mikrofon. Drugi Jerzy Olejnik. Szanowni Państwo, na dzisiejszą podniosłą uroczystość nie mógł przybyć Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też pozwolę sobie odczytać teraz list, który skierował do Ochotniczej Straży Pożarnej w sierpcu z okazji pięknego jubileuszu. Ochotnicza Straż Pożarna w sierpcu. Szanowni Państwo, szanowne druhny, szanowni druhowie. Z okazji tak pięknej i podniosłej uroczystości, jaką jest jubileusz 115-lecia istnienia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w sierpcu, proszę przyjąć od władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i mnie osobiście serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Najważniejszym wydarzeniom w życiu naszych społeczności niezmiennie towarzyszą strażackie orkiestry. W dniu jubileuszu 30-lecia pracy kapelmistrza Michała Głowackiego i 10-lecia pracy opiekunki grupy mażoretek Justyny Adamskiej proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowania za wielkie zaangażowanie i pracę artystyczną. Dziękuję Wam, szanowne druhny i druhowie, za wzbogacanie życia kulturalnego Waszego miasta i regionu. Życzę dalszych osiągnięć i satysfakcji z realizacji własnych uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz społeczne poważanie i uznanie towarzyszą szanownym druhnom i druhom przez długie lata. Serdeczne pozdrowienia przesyłam Waszym rodzinom, władzom samorządowym oraz przyjaciołom i sympatykom naszej strażackiej służby. Dziękuję im za pomoc i życzliwość. Prezes Zarządu Głównego Związku OSPRP Waldemar Pawlak, Warszawa, 24 października 2015 roku. Do tych gratulacji i podziękowań pozwolę sobie również dołączyć własne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia dla całej Orkiestry Sierpeckiej z okazji tego pięknego jubileuszu. Ale również niech mi wolno będzie z okazji towarzyszących temu jubileuszowi 115-lecia Waszej Orkiestry, jubileuszy 30-lecia pracy kapelmistrza i 10-lecia pracy opiekunki mażoretek przekazać także skromne upominki od Biura Terenowego Związku OSPRP w Płocku. Pan burmistrz miasta Sierpc Jarosław Perzyński, a także przewodniczący Rady Miejskiej pan Jerzy Stachurski. Szanowni Państwo, panie kapelmistrzu, drodzy jubilaci. Z ogromną radością składamy Państwu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 115-lecia istnienia i działalności artystycznej Orkiestry OSP Sierpc. Minione 115 lat to wspaniała historia orkiestry, wypełniona wieloma sukcesami artystycznymi, licznymi nagrodami i niezliczonymi koncertami. Dziś trudno nam sobie wyobrazić większość obchodzonych świąt w sierpcu, miejskich, kościelnych, państwowych, bez Państwa udziału.
Prezentowany podczas koncertów bogaty i różnorodny repertuar muzyczny zawsze po mistrzowsku jest wykonywany. Wzrusza nas, zachwyca i pozostawia w pamięci niezapomniane wrażenia. Wdzięczni jesteśmy orkiestrze także za godne reprezentowanie Sierpca w naszym kraju. W podniosłej atmosferze dzisiejszej uroczystości pragnę podziękować wszystkim członkom orkiestry za niezwykłe zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym miasta. Chciałem w imieniu swoim, przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych miasta Sierpca przekazać Państwu bon na zakupy. Mam nadzieję, że przyda się ją w orkiestrze. Thank you.